Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Finansowa TV. Dzisiaj rzecz dosłownie niebywała. Od samego początku istnienia możliwości inwestowania w instrumenty zagraniczne poprzez brokerów czy też domy maklerskie w Polsce czekaliśmy na jeden jakże ważny dokument. Niemal od dwóch lat słuchaliśmy zapowiedzi, zapewnień, że pracują, że w końcu będzie. Słyszeliśmy to i od Bossy, i od M-Banku, i od dzisiejszego bohatera odcinka, czyli X-Trade Brokers, a obecnie brokera znanego jako XTB. Przewaga brokerów zagranicznych była o tyle istotna, że oferowali dokument w 8 bn I dotychczas chociażby dla mnie był to dosyć duży bloker, żeby otworzyć konto właśnie w XTB. Samo w sobie XTB to podmiot, który jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, reklamowany przez José Mourinho, któż nie zna powiedzenia, if you want to be like me, use XTB, i sam broker jest dosyć popularny. Powstał w 2002 roku, Od 2004 roku działa na licencji wydanej przez KNF, Komisję Nadzorów Finansowych w Polsce, ale działa nie tylko w Polsce. Zasięg XTB sięga już nawet takich egzotycznych kierunków jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy też RPA, gdzie ostatnimi czasy XTB poczyniło ekspansję. Natomiast dzisiejszy odcinek powstał z jednego prostego powodu. Wielu polskich inwestorów, którzy do tej pory inwestując za granicą, musieli korzystać z zagranicznych brokerów, którzy oferowali usługi dla Polaków, co też nie było łatwe co obecnie stało się łatwiejsze, natomiast w dalszym ciągu nie mieliśmy polskiego brokera, który oferowałby nam naprawdę to, czego potrzebujemy i czego oczekujemy. Tak jak już wspomniałem, niemal od dwóch lat dostawaliśmy zapewnienia, że Pracuje się nad tym, natomiast w dalszym ciągu nie było finalnych rezultatów, tylko zapewnienia, że coś się w tym kierunku dzieje. Oczywiście termin wprowadzenia tego formularza się przesuwał, natomiast wczoraj, czyli 14 lutego roku 2022, nastąpił przełom. Dostaliśmy enigmatyczną wiadomość, która mówiła właśnie o tym, że formularz W8B jest bardzo fajny i warto z niego korzystać. I dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek, jesteśmy po Nocnym updatecie usług informatycznych XTB, które prawdopodobnie dotyczyły właśnie formularza W8B. No i oficjalnie od 15 stycznia 2022 roku w XTB można wypełnić formularz W8B tak bardzo. Oczekiwany przez zagranicznych inwestorów, szczególnie tych dywidendowych. I w dzisiejszym odcinku chciałbym przyjrzeć się brokerowi XTB i temu, co znaczy dla XTB formularz W8B, i co tak naprawdę znaczy to dla klientów XTB, i dlaczego warto być obecnie klientem XTB. Nie jest to może jeszcze idealne rozwiązanie, natomiast ma wiele zalet. Ale zacznijmy od początku. Jak już wspomniałem, XTB jest regulowany przez KNF w Polsce i generalnie podlega pod system rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, co znaczy mniej więcej tyle, że mamy gwarancję środków pieniężnych. A konkretniej do 100% w wysokości 3000 euro i do 90% w wysokości 22000 euro. Dodatkowo wymogi regulatora nakazują wręcz XTB trzymanie środków klientów na segregowanych kontach bankowych, a żeby nie utrudniać sprawy, no to chodzi o to, że środki, które XTB zarobiło bądź też traci, są oddzielnie trzymane, aniżeli środki klientów. Co w przypadku bankructwa chroni nasze środki jako klientów i będą one mogły zostać wypłacone nam jako klientom. Dodatkowo spółka notowana jest na giełdzie papierów wartościowych pod tickerem XTB, co no, w mojej opinii dosyć mocno reguluje tą spółkę i wręcz nawet obliguje ją do pełnych i jasnych sprawozdań finansowych. Dzięki temu mamy pełny wgląd do tego, jak i gdzie zarabia XTB oraz jak wygląda sytuacja XTB. A wydaje się, że wygląda bardzo dobrze. XTB w ostatnich miesiącach bardzo mocno się rozwija. I praktycznie od marca 2020 roku przeżywa swój bardzo dobry okres nieco tylko gorszy kwartał drugi roku 2021, nieco tylko zaburzył tą falę, na której unosi się XTB, natomiast w dalszym ciągu jest w tej spółce bardzo dobrze. A jak wiemy, takim spółkom najlepsze co może być przynosi zmienność na rynku finansowym. Dosadnie widać to w marcu 2020 roku, kiedy to od marca mamy dosłownie wzrost kursu niemal do 25 zł. Natomiast dzisiaj nie o samej spółce i o finansach tej spółki, czy też o historii. Natomiast bardziej skupmy się na tym, jak wygląda XTB od strony klienta. Przyjemna, prosta, przejrzysta strona, która jest widoczna pod adresem xtb.com. Oczywiście wspomniany Jose Mourinho jako ambasador. Wymieniono oczywiście nagrody, które XTB jako broker otrzymało, natomiast to na razie mniej istotne. Skupmy się na tym, co najlepsze w tym koncie, czyli jego oferta. A oferta nie byle jaka, no bo przede wszystkim z dostępnych instrumentów oprócz możliwości zakupu akcji czy ETF-ów mamy też kontrakty CFD na rynku Forex, indeksach, surowcach, akcjach czy ETF-ach, a także kryptowalutach. Liczba instrumentów, które oferuje XTB to ponad 5200 sztuk. Pominę, może, informacje o kontraktach, bo to mniej dla nas istotne. Natomiast bardzo istotnym jest to, że handel na akcjach i ETF-ach, które oferuje XTB, a oferuje ich całkiem sporo, są darmowe. Darmowe do 100 000 euro miesięcznie. Znaczy to tyle, że do obrotu, który wynosi 100 tysięcy euro miesięcznie, po prostu nie płacimy żadnej prowizji za handel na akcjach czy ETF-ach. Dla przypomnienia w Interactive Brokers taka prowizja wynosiła co najmniej 35 centów za transakcję. I jeżeli chodzi na przykład o głównych konkurentów, czyli biuro maklerskie mBanku czy też Bossa, no to zdecydowanie te prowizje są niższe. Oczywiście do tego dochodzi bezpłatne prowadzenie i założenie rachunków w przypadku jednej transakcji rocznie. Natomiast jeżeli nie mamy środków na koncie, to i tak nie będzie z czego tej prowizji pobrać. A prowizja wynosi po właśnie takim okresie nieaktywności na koncie 10 euro. XTB to nie tylko rachunek w polskich złotych, natomiast można jeszcze prowadzić konta w dolarze czy euro. Jeżeli chodzi o zawieranie transakcji, to można powiedzieć, że minimalna wartość transakcji to około 500 zł, w zależności od waluty, na której właśnie się opieramy, ale po przeliczeniu jest to mniej więcej 500 zł. Więc można powiedzieć, że jest to bardzo dobre konto do tego, żeby przelewać sobie jakieś drobne kwoty i zacząć po prostu inwestować na rynku kapitałowym swoje środki. Łącząc te drobne wpłaty z zerową prowizją, naprawdę jest to bardzo dobra opcja. Jeżeli chodzi o wpłatę i wypłaty to metod płatności jest bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim można zrobić przelew bankowy, można używać karty, czy to Mastercard, czy to Visa. Czego osobiście nie polecam, bo w tym przypadku jest potrącana prowizja od depozytów w wysokości 66% za płatność w polskich złotych, 0,7% za płatność w euro i 95% za płatność w dolarach więc osobiście raczej wykluczyłbym depozyty kartą kredytową, natomiast oprócz tego można oczywiście wykonać szybki przelew. A pośrednicy, którzy są dostępni w XTB to przede wszystkim PayPal, Blue Cash, PayU, a także Blik. Ze swojej strony polecam przede wszystkim przelew bankowy, który nie jest obarczony prowizją i można go wykonać chociażby za pomocą Ion Banku, ale o tym jak wykonać przelew w walucie obcej zapraszam Cię do poprzedniego odcinka i w tym momencie powinieneś go widzieć u góry ekranu w prawym górnym rogu. Jeżeli chodzi o wypłaty, no to XTB nie pobiera z reguły prowizji za wypłatę natomiast może ona się pojawić w kwocie 50 zł jeżeli chcemy wypłacić mniej niż złotych 500. Tak więc jeżeli chcemy wypłacać no to polecam robić raczej te wypłaty w wysokości minimum 500 zł, ale co bardzo fajne, no to również za wypłatę obcych walut XTB nie pobiera prowizji, natomiast informuje o tym, że mogą one się pojawić u pośredników. Co jest raczej naturalne. Tak więc połączenie XTB właśnie z Bankem uważam, że będzie bardzo dobrą opcją do tego, żeby deponować swoje środki na przykład w dolarze amerykańskim. Ja takie konto już posiadam, jako walutę bazową wybrałem właśnie dolara amerykańskiego, chociażby dlatego, że mam zamiar tutaj kupować akcje na rynku amerykańskim. Może mniej istotnym jest to, że XTB, przez to, że będzie miało formularz W8B, będzie pozwalało zdywersyfikować się nie tylko odnośnie instrumentów, które posiadamy, ale także z brokerów, których korzystamy. Mając konto IB i mając tam dosyć dość dużo środków, można również korzystać właśnie z XTB. Ale czym jest formularz W8B i dlaczego był on tak bardzo istotny, i dlaczego jest on niemal game changerem, jeżeli chodzi o XTB, to chyba najważniejszy punkt dzisiejszego odcinka. Więc ten formularz, a raczej możliwość jego wypełnienia, pomoże inwestorom na rynku amerykańskim uniknąć podwójnego opodatkowania. Wynika to z umowy o podwójnym opodatkowaniu, która została zawarta przez Rzeczypospolitą razem z rządem USA. I dzięki temu możemy płacić podatek u źródła taki, jaki rzeczywiście z tej umowy wynika. Formularz W8B pozwala nam płacić w Stanach Zjednoczonych zamiast 30% chociażby od dywidendy 15% podatku. A upraszczając, w Polsce musimy odprowadzić 19% podatku, natomiast jeżeli nie mamy możliwości wypełnienia formularza W8B, to jesteśmy narażeni na podatek w wysokości 34%. Więc dla inwestorów dywidendowych i tych, którzy inwestują w Stanach Zjednoczonych, jest to fenomenalna informacja. Dzięki temu obniżają sobie podatki i mają praktycznie takie same warunki jak klienci, którzy korzystają z usług zagranicznych brokerów. Oczywiście XTB jest dopiero pierwszym brokerem w Polsce, który oferuje taką usługę, ale prawdopodobnie zaczną pojawiać się kolejni, chociażby Mbank czy Bossa. I tutaj jedyna przewaga MBANKu czy BOSSy jest taka, że te placówki prowadzą konta IKE czy IGZE. I jeżeli na tych kontach będziemy mogli inwestować dywidendowo bez podatku, będzie to naprawdę fantastyczna opcja dla osób, które chcą inwestować w spółki dywidendowe w Stanach Zjednoczonych, ale o tym może w innym odcinku, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o XTB. No więc w XTB ten formularz można wypełnić całkowicie darmowo i całkowicie online. A wypełnienie takiego formularza jest możliwe poprzez pokój inwestora XTB, czyli taki panel klienta. Żeby przejść do pokoju inwestora i wypełnić formularz W8B, no to trzeba przejść na stronę co.xtb.com, zalogować się do tego pokoju i wybrać z lewego menu zakładkę Mój profil. Zjeżdżając odrobinę w dół, widzimy, że mamy dostępny formularz zagranicznego statusu beneficjenta rzeczywistego w zakresie opodatkowania w USA dla osób fizycznych i mamy formularz W8BEN jako ten dostępny do wypełnienia. Klikamy w zielony przycisk Wypełnij formularz. W kreatorze mamy kilka pytań, m.in. czy urodziliśmy się w Stanach Zjednoczonych, podajemy dalej swoje dane jako beneficjenta rzeczywistego korzystającego właśnie z umowy o podwójnym opodatkowaniu. Mówimy chociażby, z jakiego kraju jesteśmy, czy spełniamy warunki, które są wymagane do tego, aby korzystać właśnie z umowy o podwójnym unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest tam też pytanie o preferencyjne stawki podatku, czy typ dochodów, np. dywidenda, i to będzie prawdopodobnie w przypadku każdego właśnie taki typ dochodów, oraz o beneficjenta rzeczywistego powołującego się na konkretny artykuł i paragraf. Przechodząc do ostatniego kroku pozostało nam już tylko wpisanie swojego imienia bądź też imion oraz nazwiska i dostajemy SMS kod, który również należy wpisać, żeby potwierdzić online właśnie podpisanie tej umowy. Kreator się zamyka i widzimy, że wniosek oczekuje na zatwierdzenie. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania czy bądź też problemy odnośnie właśnie wypełnienia tego formularza, zapraszam cię do zostawienia komentarza pod filmem. Będziemy sobie. Pomagać, żeby wszystko przebiegło jak najlepiej. Natomiast od kiedy będzie miało zastosowanie unikanie podwójnego opodatkowania? Od miesiąca następującego po miesiącu wypełnienia umowy, czyli jeżeli wypełnimy go w styczniu, no to zaczynamy od lutego. Wtedy tak naprawdę zamiast 30% będziemy płacili 15% podatku u źródła i tylko w Polsce będziemy musieli zapłacić 4% podatku od dywidendy, a kolejne 15% nie zostanie zmarnotrawione, tylko. Zostanie po prostu u nas w naszej kieszeni. Jedna uwaga, jeżeli chodzi o US Person, czyli definicję tej osoby, to jest to osoba po prostu, która jest obywatelem USA bądź też rezydentem podatkowym USA. W tamtym przypadku warto zaznaczyć w odpowiedzi odpowiedź nie. Natomiast, jeżeli masz ochotę na to, żeby przyjrzeć się platformie, z której XTB korzysta, jest to platforma do inwestowań XStation 5 oraz platforma mobilna, którą również posiada XTB to daj znać w komentarzu, podnieś łapkę w górę i jeżeli pojawi się chęć, to myślę, że taki przegląd możemy zrobić. A jeżeli nie masz konta w XTB, to pod dołem zachęcam Cię do skorzystania z linku, dzięki któremu możesz założyć taki rachunek. Ja swój zakładałem dosłownie 30 minut, łącznie z potwierdzeniem i weryfikacją danych. Zapraszam Cię do skorzystania z linku polecającego, jeżeli skorzystasz z mojego linku, będę Ci bardzo wdzięczny, przyczynisz się do rozwoju kanału Finansowa TV. Bardzo Ci dziękuję z tego miejsca. A w dzisiejszym odcinku to tyle. Jeżeli chcesz więcej materiałów o XTB, zapraszam Cię do, tak jak wspominałem, komentowania tego materiału, bądź też zostawienia łapki w górę. Jeżeli pojawi się dużo głosów na temat tego, żeby nagrać o X-Station jakiś materiał, to myślę, że Taki materiał powstanie. A tymczasem dziękuję Ci serdecznie i do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć.